Drużyna stanowiska w dniu 30 sierpnia otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który prawdopodobnie przewrócił się i złamał nogę w lesie podczas grzybobrania. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastanął zastęp OSP Piskorzów oraz zespół ratownictwa medycznego, który był w trakcie lokalizacji osoby poszkodowanej. Po dojściu na miejsce zdarzenia zastano mężczyznę, który miał uraz prawej nogi. Ratownicy medyczni zaopatrzyli osobę poszkodowaną i przy pomocy deskonoszy został przetransportowany do karetki pogotowia. Na miejscu zdarzenia dwa zastępy JOTRG Dzierżoniów, zastęp OSP Piskorzów oraz ZRM Dzierżoniów.